Mam na imię Eufrozyna. Mam jeszcze brata imieniem Napoleon i brata imieniem Hamilkar. No, nasz ojciec mawiał zawsze, nie mogę wam zostawić majątku, bo go nie mam. Na pewno będziecie także głupi, leniwi i zawistni, jak wszyscy ludzie. Po prostu niczym nie będziecie się w stanie wyróżnić z morza przeciętności i pospolitości. No, dałem wam przy to takie imiona przynajmniej, które wywoływać będą uśmiech politowania i wzruszenie ramion. Zwrócą jednak ku wam uwagę innych. Będziecie w ten sposób zauważeni. Eufrozyna, imię wspaniałe. Brat Napoleon, siostra Eufrozyna. W tym coś się kryje. Eufrozyna! Co pani robi we Frankfurcie? Przyjechałam, żeby się z panem zobaczyć! Ze mną? Tak, z panem! Specjalnie tu przyjechałam! Zatem, jak się spotkamy? Kiedy ma pan czas? Za półtorej godziny kończę pracę! Zatrzymałam się w małym hotelu przy Kronprinzenstrasse. Pokój numer 12! Wiem, znam ten hotel! Będę tam o 4:00. Czekam na pana. Tymczasem. Wolałam czekać w salonie. No, rozumie pan? Rozumiem. Figuruję tu jako Niemka i mężatka. Załatwimy wszystko systemem bezszmerowym. A co panią skłoniło do odwiedzin? I w ogóle, od kogo dowiedziała się pani, gdzie jestem? Nieważne. Od roku pragnę się z panem zobaczyć bez świadków. Wreszcie nie wytrzymałam. Wsiadłam w pospieszny w Toruniu i przyjechałam. Jedna noc jazdy. Pociąg, pomyślałem sobie. Na pewno elektryczny. Ułatwienia na każdym kroku. Nowa epoka obyczajowa. Wszystko załatwia się bez trudu, łatwiutko, a już nowe samoloty pasażerskie po wojnie udostępnią to każdemu na każdą odległość i w każdym czasie. Świetnie, a więc dziś wieczór u mnie. Przygotuję wszystko, bo tutaj, rozumiem, wolałaby pani jednak nie, prawda? Jednocześnie myślałem, jest o wiele gorsza niż pamiętałem, lecz jednocześnie o wiele lepsza niż przypuszczałem. Usta ma fatalne, za małe, jakieś takie zacięte, znamionujące złość, małostkowość. Nazbyt wiśniowy i niby kobieco śliczny. Ale jednocześnie ma pełne, wołające ramiona i biodra. Może obejdzie się bez całowania. Muszę odwiedzić krewnych męża, którzy tu mieszkają. Przecież po to przyjechałam, no nie? Mam sobie u nich wybrać jakieś rzeczy do ubrania dla mojej małej. Oni mają córkę starszą od mojej i w ramach rodzinnej pomocy ofiarują wyrośnięte pozostałości. Rozumie pan? Rozumiem. Kiedy po panią przyjść? Będę wolna koło 8:00, tak myślę. O 8:00 zaczynam pracę. A to pech. Zwolnię się dziś około 9:00, w porządku? Tak późno? Proszę na mnie czekać w hotelu, zatelefonuję. Ale jak najszybciej, postaram się już być od 7:00 w domu. Ja też się postaram. Czy pomóc pani w czymś jeszcze? Dziękuję, niech już pan idzie. Wyjdę parę minut po panu. Czy mam panią teraz pocałować? Nie.
Wieczorem, wszystko wieczorem.